Monika Suder, witam Państwa w programie Rozmowa Echo 24, a moim i Państwa gościem jest dr Adam Domanasiewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie doktorze, kilka dni temu, dokładnie 23 października, został Pan wyróżniony nagrodą lidera, tak? Bo zaraz, lidera rynku zdrowia, już skomplikowana nazwa dla mnie się okazała. Lidera rynku zdrowia przyznanego przez Forum Rynku Zdrowia. Co, proszę powiedzieć, co to za nagroda i co ona oznacza? No, poza słowem zdrowie, to ona się rzeczywiście nie kojarzy z medycyną, raczej z biznesem i tak w rzeczywistości jest. To jest czasopismo menadżerów służby zdrowia i biznesmenów zajmujących się zdrowiem. I w tym sensie rzeczywiście w tej kategorii jako lekarz wystąpiłem raczej z punktu widzenia logistyki całego projektu, którego finałem był przeszczep i myślę, że to spowodowało, że otrzymałem tą nagrodę. To była nagroda główna tej edycji i uznano, że moje dokonania w szerszym aspekcie, czyli cały proces przygotowawczy i wykonanie, bo to nie chodziło tylko o sam przeszczep. No, oczywiście no, słowo lider to nie jest słowo, to nie jest nagroda solista rynku zdrowia, prawda, czy wyczyn rynku zdrowia, tylko lider. No, lider jest nierozerwalnie związany z zespołem i myślę, że tutaj wypunktowano właśnie te cechy, które pozwoliły mi zorganizować zespół. No, trzeba pamiętać, że pod koniec 2015 roku musiałem odejść z Trzebnicy i zacząć zawodowe życie układać sobie w nowym miejscu. I tu właśnie od stycznia 2016 do grudnia 2016, no nie ukrywam, że dzięki życzliwości i zarówno dyrekcji, jak i kierownika kliniki chirurgii urazowej i chirurgii ręki profesora Goska, udało mi się wpasować w to środowisko. No i oczywiście przychodziłem z innej szkoły, z innymi doświadczeniami, z innymi technikami zabiegowymi, innymi przyzwyczajeniami. Potrzebowałem innych narzędzi. I to nie była zbyt komfortowa sytuacja, kiedy ktoś z jednej strony no już poniekąd znany ze swoich osiągnięć medycznych, z drugiej strony przez wiele osób poczytywany kontrowersyjnie dzięki czarnemu PR-owi, jakimi poprzednia dyrekcja Strzebnicy próbowała wyrobić. No więc nie było, wydawało się, że nie będzie łatwo, ale trafiłem na bardzo podatny grunt. I udało się stworzyć jakby przez to dodanie moich umiejętności, doświadczeń do doświadczeń zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej, Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, melanż tych doświadczeń doprowadził do tego, co stało się clou, prawda, czyli do tego przeszczepu w wadzie wrodzonej. I w tym sensie uznano mnie, że jest to takie osiągnięcie liderskie, prawda? Czyli przez rok udało się połączyć zespół. Budowania zespołu, kreowania, czy powiedzmy stworzenia jakiejś wizji, która pociągnie ludzi i w dość krótkim czasie przestawi ich na zupełnie inne, nieznane im do tej pory tory, bo klinika miała inne swoje tradycje, inne takie zabiegi, taki cream de la cream, jak rekonstrukcja splotu barkowego, w tym się specjalizowała. A teraz poszliśmy w innym kierunku i też nam się udało. I to myślę, że właśnie zostało docenione. A jak połączyć tą pracę lekarza z liderem? Bo skoro Pan mówisz tak, inne przyzwyczajenia, inne techniki i wchodzi Pan w zespół, który zupełnie inaczej działa i też charakterologicznie każdy z Państwa jest inny. Tu trzeba leczyć, a tu trzeba jeszcze stworzyć zespół, żeby działać w wspólnym celu. Trzeba mieć specjalne umiejętności, czy to też można się nauczyć tego? No myślę, że okazało się, że potrafię w jakiś sposób ludzi zainspirować, że są w stanie uwierzyć, zaufać, uwierzyć pewnym ideom, z którymi przyszedłem, zaufać mi.
i włączyć się. Także ta droga też oczywiście to nie było tak po prostu, to myśmy szli pewnymi etapami. Tylko ja w ciągu tego roku musiałem jakby dorównać zespołowi Trzebnickiemu, który opuściłem, prawda? On miał też do przeszczepów kończyny, szedł przez etapy replantacji, rekonstrukcji mikrochirurgicznych i zwieńczeniem tego były te pierwsze przeszczepy w Polsce, które robiliśmy w Trzebnicy. Teraz kiedy przyszedłem do nowego szpitala, do nowego zespołu, który, jak mówię, poświęcił się jakby troszeczkę innej dziedzinie chirurgii ręki, musieliśmy tą lukę, to doświadczenie nowe bardzo szybko temu zespołowi przekazać. I dość szybko, bo już od tam czwartego dnia mojej pracy tak się złożyło, że trzeba było się zmierzyć z dość trudną replantacją i młodsi koledzy, którzy mi asystowali, jakby dali radę i zespół kliniczny, i pielęgniarek, i rehabilitantów sobie z tym problemem poradził. I później te trudności stopniowo rosły, tak jak na filmie Hitchcocka. Na początku wybucha bomba atomowa, tak, a później napięcie powoli zaczyna rosnąć. Tutaj też tak było, że później przeszliśmy do bardziej skomplikowanych replantacji, do rekonstrukcji, do transferów wielotkankowych ze spoleniami mikrochirurgicznymi. No, miałem okazję tutaj parę razy Państwu prezentować te osiągnięcia. Finałem, ja zresztą to zapowiadałem po transferze palca z nogi do ręki, że to weszliśmy w zasadzie na Everest, ale K2 jest przed nami. Zawsze, prawda? Jest coś dalej, tak? I tym K2 właśnie był przeszczep. I dokonaliśmy tego, ale jak mówię, to trzeba patrzeć w kontekście procesu tworzenia, a nie samego osiągnięcia, bo osiągnięcie często bywa przypadkiem w medycynie. A tutaj był bardzo intensywny proces wzajemnego poznawania się, zdobywania zaufania, szkolenia, nowych wyzwań, podejmowania nowych wyzwań, które zostały uwieńczone tym właśnie dokonaniem, a oczywiście nie mówimy, że na tym skończymy, prawda? Podejmujemy już kolejne wyzwania. Od przyszłego tygodnia zaczynamy program ręki tetraplegicznej, czyli operacji u pacjentów czterokończynowo porażonych, tak żeby móc im usprawnić przynajmniej kończyny górne, bo to na to jest realna szansa. A jeszcze wracając do tej nagrody, to między innymi taki obraz, tak? Tak, no, pokażmy, to jest laudacja i ten obraz. Już tak. Innych nagród nie było, finansów za tym nie było, prawda, to, bo to zawsze ten... Tak, bo to zawsze jest, gdzieś tam portret, się myśli, że jest jakiś finansowy. Dostałem taki portret. Tutaj, tak, i jeszcze za chwilę Państwo będą mogli zobaczyć zdjęcia. Zdjęcia z przekazania tej nagrody, z tego obrazu. Tutaj zaraz widzimy za naszymi plecami Janina Ochojska, tam w tle też się pokazuje. Panie doktorze, wywołał Pan ten temat, za to właściwie ta nagroda, za to ta liderska. Udało się przez rok wypracować taki zespół, że doszło do przeszczepu ręki u pacjenta, który wcześniej tej ręki nie miał. I zanim zaczniemy rozmawiać o tym, to chciałabym pokazać Państwu materiał, który przygotowaliśmy z zeszłego roku. Właśnie zaraz po tej operacji na konferencji prasowej się Pan doktor wypowiadał. Takiego zadania nie podjął się jeszcze żaden lekarz na świecie. 32-letni Piotr urodził się bez ręki. Teraz dzięki pionierskiej operacji ma szansę na nowe, lepsze życie. To, proszę Państwa, pierwszy na świecie przeszczep kończyny górnej u człowieka, który urodził się z wadą. Mówimy o człowieku dorosłym, który żył 32 lata bez kończyny. Lekarze do tej pory obawiali się przeszczepiać kończyny pacjentom, którzy się bez nich urodzili, gdyż nie mieli pewności, czy organizm nauczy się z nich korzystać. Różnica między wadą a amputacją jest taka, że mamy do czynienia z dużą dysproporcją poszczególnych struktur anatomicznych między dawcą a biorcą. Przygotowania do operacji rozpoczęły się już kilka miesięcy temu od sporządzenia listy potrzebujących. Wszyscy pacjenci byli kompleksowo badani w celu określenia zgodności między dawcą a biorcą. Sama operacja trwała 13 godzin. Przeprowadziło ją kilkunastu specjalistów z zakresu transplantologii i chirurgii urazowej. W tej chwili mamy około 10 pacjentów na liście, natomiast większość z nich są to pacjenci po amputacjach urazowych.
Więc no, tak się zdarzyło, że pierwszy pacjent, któremu byliśmy w stanie przeszczepić kończynę, był to pacjent z wadą wrodzoną. Natomiast o tym decyduje zgodność tkankowa, tak, grupa krwi dawcy i biorcy. Plus każdy z nas w zespole ma świadomość, że ta walka, nazwijmy to w dobrym tego słowa, o życie tej kończyny pacjenta trwa nadal. Na tym nie koniec. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego stawiają sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Marzy nam się oczywiście pomoc dla ludzi, którzy urodzili się bez dwóch kończyn lub stracili je w wyniku wypadku. Mamy takich na liście biorców, no i teraz tylko czekamy, no, na wyroki opatrzności. Za pół roku okaże się, czy Piotr ma czucie w swojej nowej ręce. Wtedy dopiero będzie można mówić o 100% sukcesie wrocławskich lekarzy. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24. To dwa pytania, panie doktorze. Jak z pacjentem? Już rusza ręką, bo pół roku minęło. No, pacjent ruszał ręką od początku. Chodzi o doskonałość tego ruchu i możliwość używania tej kończyny w życiu codziennym. Czyli na przykład, że może ten widelec chwycić, tak? Oczywiście. Zaczynając to, było pytanie, czy on w ogóle będzie ruszał tą ręką. Ja miałem głębokie przekonanie, że będzie. Teraz będzie pytanie, jak doskonale będzie ruszał tą ręką. Więc w tej chwili jest w stanie już chwytać przedmioty, podnosić je. Jak precyzyjny ten ruch będzie, to jest jeszcze kwestia roku, dwóch, bo tak mniej więcej w rękach przeszczepionych ta funkcja poprawia się mniej więcej do 2 lat po zabiegu. Drugie pytanie dotyczące tego materiału to jest takie, jaka szansa, jaka droga jest do tego, żeby przeszczepić obie ręce? Bo jest już minęło parę miesięcy, 11, tak, od tamtej operacji. Tutaj oczywiście problem jest podwójny. Po pierwsze, przede wszystkim limituje nas ilość dawców, to znaczy spasowanie dawcy i biorcy, ponieważ ilość biorców jest niewielka, to jest tam około 10 osób czekających na liście, no to wiadomo, że w przypadku nerek, gdzie tysiące osób czeka na listach, prawda, każdy dawca, czyli każda zmarła osoba, znajdzie swojego biorcę. No tutaj w sytuacji, kiedy z 10 biorców, nie ma tak idealnej sytuacji, bo zdarzają się donacje, mamy zgłoszenie, zgody, tylko że grupa krwi nie zgadza się z naszym akurat potencjalnym biorcą lub jest duża dysproporcja antropomorficzna, prawda? No nie możemy przeszczepić małych rąk komuś bardzo dużemu i odwrotnie komuć małemu bardzo dużych rąk. A na przykład to męskie ręce kobiecie, czy kobiece? To musi być jakaś zgodność estetyczna. Nie, to już wielokrotnie było poruszane. Kwestia płci dawcy, biorcy nie ma znaczenia. Podstawową rzeczą jest zgodność grupy i ujemna próba krzyżowa, żeby nie występowały przeciwciała przeciwko komórkom. Ale pan przed chwilą właśnie powiedział, żeby też te różnice nie były takie spore, tak? Czyli jakaś drobna osoba to... No nie chcemy tego robić na siłę. Chcemy, żeby ten człowiek był jak najbardziej szczęśliwy. Nie tylko z tego tytułu, że posiada kończyny, ale także, że one estetycznie pasują do reszty ciała. To też musi być uwzględnione. Aczkolwiek tu ważną rzeczą jest, jak Państwo widzieli, pokazano tutaj jedną z naszych rezydentek i to w kontekście tej nagrody. To jednak jest team, bo ja byłem wielokrotnie przedstawiany czy poczytywany jako taki solista, taki outsider. No więc no właśnie, legendy o panu doktorze krążą. Tak, ale ten rok, 2016, i nasze dokonania, bo nie tylko to jedno, ale ten szereg dokonań, które w klinice zrobiliśmy wspólnie z kolegami, z profesorem Goskiem, z Jackiem Martynkiewiczem i z resztą zespołu, pokazują, że nie tylko zupełnie dobrze funkcjonuję w zespole, ale jestem w stanie tym zespołem kierować, czy powiedzmy inspirować go do nawet tak spektakularnych sukcesów i bardzo trudnych logistycznie przedsięwzięć. A jak wywołał pan już temat rezydentów, to muszę zapytać o to, co pan sądzi na temat protestu rezydentów i czy pan, będąc w szpitalu, był tam u nich, jak głodowali? Jak najbardziej, oczywiście odwiedziłem ich. Co prawda odwiedziłem ich w ostatni dzień, dlatego że wcześniejsze dni ich protestu przypadały na akurat moje służbowe wyjazdy,
Natomiast jak najbardziej poszedłem do nich udzielić im jakiegoś takiego moralnego wsparcia, o ile można tak mówić. Proszę Państwa, trzeba sobie zdać sprawę, że protestują nie tylko młodzi lekarze, chociaż oni to zaczęli, im należy się chwała za to, że zdecydowali się zwrócić uwagę społeczeństwa. Nie wiem, na ile skutecznie i długotrwale, ale także inne zawody medyczne. Wojna, niebezpieczeństwa są oczywiście bardzo realne i resorty siłowe, tak jak policja, wojsko, muszą być odpowiednio wyposażone. Ale na co dzień toczy się wojna na ulicach, w parkach, w domach, ludzie dostają udarów, zawałów, mają wypadki i to jest realna wojna, która toczy się na co dzień, która codziennie zbiera ofiary w postaci zgonów, niepotrzebnych zgonów, zgonów do uniknięcia, a także osób chorych, zinwalidyzowanych czy okaleczonych. I aby temu zapobiec, musimy budować już dziś, teraz, natychmiast solidną armię, która jest w stanie sprostać tym wyzwaniom, czyli służbę zdrowia. I no tutaj nie mogę się absolutnie zgodzić z tym, że ktoś dekretatywnie zaplanuje, że za ileś tam lat podniesie składkę, bo to trzeba robić już teraz. To jest sprawa życia i śmierci wielu osób. Ja rozumiem, że pewne względy ekonomiczne powodują, że to nie jest priorytet, a to powinien być priorytet. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że zdrowie społeczeństwa poza okresem wojny, kiedy priorytetem jest obrona, to niestety jest priorytet pokoju. I w tej sytuacji te składki powinny być realnie zwiększane jak najszybciej, gdyż do tego czasu umrze pewna liczba osób, które mogłyby przeżyć. I tak naprawdę oczywiście może urzędników to nie interesuje, ale mnie jest ciężko żyć ze świadomością, że mając na przykład pewną aparaturę, mógłbym uratować, no w tym wypadku teraz ja mówię o kalectwie, ale jeszcze niedawno pracowałem jako chirurg ogólny, lekarz medycyny ratunkowej. Ja miałem świadomość, że dostęp do pewnej aparatury, do sprzętu, do personelu, średnia wieku lekarzy zabiegowców przekracza 50 lat. Średnia wieku pielęgniarek przekracza lat 50. My mamy w tej chwili po prostu służbę zdrowia bardzo starzejącą się. Pytanie, kto ich zastąpi? Nie da się powiedzieć, że można ukazami czy nakazami zmusić młodych lekarzy, żeby zostali w kraju, bo ten proces się odwróci, przestaną studiować medycynę. Jeżeli ktoś będzie ich zmuszał, to oni w tej perspektywie nie będą wybierali zawodu lekarza, wiedząc, że to jest skazanie tego człowieka na wieczną służbę za psie pieniądze. Albo wyjadą na studia za granicą. Ja mam pełną świadomość, czego mówię, dlatego że ja pochodzę z rodziny lekarskiej. Moi rodzice pracowali jeszcze z nakazami pracy, zaczynali pracę w latach 60. Koniec lat 50., 60. i przepracowali cały swój czas w okresie tak zwanego socjalizmu. I ja pamiętam, jakie myśmy mieli trudności egzystencjalne i że robotnik, spawacz zarabiał lepiej od lekarza. Teraz może w tej sytuacji nie ma, ale też wyzwania, przed jakimi stanie lekarz, pielęgniarka, ratownik i inne zawody medyczne są dużo bardziej odpowiedzialne niż że tak powiem, pracowanie nad martwą materią, gdzie ewentualnie poniesie się jakieś określone koszty, jeżeli coś się zepsuje. Tutaj kosztem jest ludzkie życie lub zdrowie. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, a moim i państwa gościem był dr Adam Domonasiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. A ja państwu dziękuję za uwagę.